Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Zaczynam od bardzo smutnej, bolesnej informacji o śmierci polskiego dziennikarza, pana Michała Żulikowskiego. Najprawdopodobniej został zamordowany w minioną środę przez oprychów wynajętych, ponieważ pan Michał Żulikowski publikował wiele niewygodnych dla niektórych ludzi informacji. Publikował w internecie, głównie YouTube i portal NWK24, Facebook. Też posiadał kanał pod hasłem NWK24. Tam widzowie, słuchacze, czytelnicy pana Michała Żulikowskiego są zdruzgotani tym faktem. Ja przyznam się Państwu też. Nie możemy tej sprawy tak zostawić. Dziś już wiemy, że pan Michał został zasztyletowany. Od kilku dni nikt z nim nie miał kontaktu. Dziś mamy pewność, że nie żyje. Ja mam już winnego śmierci pana Michała Żulikowskiego. Jak się Państwo spodziewacie, winię za tę śmierć premiera rządu RP, pana Mateusza Morawieckiego. Winię za tolerowanie brutalnego przekazu płynącego z ust oprychów internetowych, którzy może sami, może nie popełniają tych przestępstw, które zapowiadają, ale na pewno swoim postępowaniem stymulują ludzi niezrównoważonych psychicznie i utwierdzają w słuszności mordowania, nękania itd., itd. Z ust oprychów internetowych płyną dziesiątki, setki gróźb. Z ust ludzi, którzy naprawdę mają, już czujemy, dość poderwaną opinię i jak psychopaci żądni dalszej popularności jeszcze podkręcają patostream, jeszcze bardziej. A ci, którzy myślą, że to tylko taka zabawa, jak u małolatów, co tam się nawyzywają w internecie, jeszcze ich stymulują, jeszcze im pieniądze wpłacają. A później dochodzi do takich tragedii. Co ciekawe, właśnie te największe oprychy internetowe jako pierwsi zabrali głos w sprawie śmierci Michała Żulikowskiego i w tych swoich nagraniach tam czuć wyraźną satysfakcję, że pana Michała już nie ma. Nie wiem, dlaczego oni jako ci, którzy nawet wygrażali panu Żulikowskiemu, w tej chwili nie są aresztowani. To jest bardzo dziwne. Panie Morawiecki, mam do pana pytanie. Ja liczę się z konsekwencjami. Niech pan mi odpowie. Pan jest premierem. Panu podlegają wszystkie służby. Ma pan ludzi, którzy w pana interesie przeglądają cały polski internet. Dlaczego tolerujecie oprychów internetowych, którzy popełniają w trakcie jednego nagrania kilka poważnych przestępstw? Czy ich działalność, panie Morawiecki, panie premierze, jest panu na rękę? Czy ci, którzy w pana imieniu, z pana polecenia, w pana interesie, często za publiczne pieniądze przeglądają internet, to specjalnie nie widzą działalności tych oprychów internetowych? Będziemy oczywiście do sprawy wracać. Dziś tylko tyle. Wybaczcie, ale już i tak dużo powiedziałem. Nie możemy tej sprawy zostawić. Dość tym dziwnym śmierciom wśród ludzi, którzy krytykowali władzę. A na dodatek jeszcze są atakowani przez właśnie oprychów internetowych. To jest bardzo ciekawe. I przechodzę do innego typu oprychów, takich oficjalnie licencjonowanych.
Mamy takiego Roberta Takielę, którego Państwo znacie z ostatnich odcinków, musisz to wiedzieć, który mówił, obiecywał nam, zapewniał nas, że Putin nie ma poparcia społecznego w Rosji. To pamiętacie Państwo, to właśnie ten oprych, ewidentny szkodnik i antypolak, dopuścił się przestępstwa internetowego polegającego na podżeganiu do zabójstwa. Dla tych wszystkich niezorientowanych z Was, kochani, bo wiem, że nieraz słuchają nas ludzie słabsi intelektualnie i nieraz wchodzą w polemikę ze mną w komentarzach, nie rozumiejąc nieraz prostego przekazu, to informuję Was, że jeżeli któryś z oprychów internetowych, którzy Was dziczają, społeczeństwo socjalizuje Was, ale oprychy Was cofają na drzewo, w każdym z nas jest dziki. Każdy z nas mógłby dokonywać paskudnych rzeczy, ale nie chcemy, bo my jesteśmy normalnym społeczeństwem, więc informuję Was, półdzicy ludzie, że teksty w stylu no, górnicy, a jest ich dużo, to zrobią z Wami porządek, zrobią z Wami porządek. To jest stymulowanie ludzi niezrównoważonych psychicznie do czynów przestępczych. Tak się ludzi stymuluje, tak się właśnie ludzi stymuluje. Jest w internecie kilku oprychów internetowych, którzy używają podpuszczania Was, bo sami tego nie zrobią. Oni Was podpuszczają. To jest przestępstwo. Tak robić nie wolno. W Polsce sugestią można popełnić przestępstwo. Sugestia jest przestępstwem. Więc stymulują Was przestępcy. Uważajcie na to, bo to Wy potem będziecie siedzieć w więzieniach. Co Robert Takela takiego zrobił? No to już Państwu mówię. Napisał na Twitterze: dla PiS najlepszym rozwiązaniem byłoby odstrzelenie Tuska na 3 miesiące przed wyborami. Tak? Tak ten oprych napisał. Skasował ten wpis, tchórz. Oto każdy psychopata to jest tchórz. Jak się zorientował, że się zagalopował. Panie Morawiecki, czy pan Robert Tekiela, panie Ziobro, czy będzie ścigany za podżeganie do zabójstwa? Czy będzie ścigany? Czy nie będzie ścigany, bo jest wam to na rękę? Bo waszą konkurencję polityczną próbuje zlikwidować. Nie wierzyłem. Ja wiedziałem, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to są rządy kiepskich. Ale żeby do tego... Panie Kaczyński, to pan przejdzie do historii, że pan pozwala tym politykom, tym niby pana podwładnym, że pan pozwala na takie numery, że oni tolerują oprychów. To, co się w Polsce w tej chwili dzieje, to za moment Wołyń. Co wy robicie? Wy się opanujcie, ludzie. Na razie tyle. Będziemy do sprawy Roberta Takieli, eksperta telewizyjnego, wracać. Gwiazda telewizji głównego nurtu. Druga sprawa z dzisiejszym odnalezieniem zabójców córki doradcy prezydenta Putina. Sprawa jest już głośna na świecie. ONZ nawet domaga się postępowania w tej sprawie. To dziwne. Przeważnie się tym takimi sprawami ONZ nie interesował. Ale słuchajcie, wygląda na to, że Ukraińcy, którzy cieszyli się ze śmierci Darii Duginy na początku, potem wyparli się, że mają cokolwiek z tym wspólnego, aczkolwiek Arestowicz tam jakoś chyba się przyznał, że to ich służby tak działają. Nieco wcześniej sami podżegali do tego typu aktów terrorystycznych na terenie Rosji, bo u okupanta to można terroryzm uprawiać. To się skończy wojną. Ludzie, opanujcie się. To się skończy wojną. Dziś jest
straszny odcinek. Dla mnie nie wiem, jak go w ogóle poprowadzić. Tyle informacji, a takie tematy wszystko rozbijają. Zostały wysłane dwie kobiety z Ukrainy. Podawały się za... Teraz Państwo widzicie nagrania. Podawały się za obywatelki tej Donieckiej Republiki Ludowej. Zameldowały się w bloku, gdzie mieszkała córka pana Dunina. Tu zarejestrowały je kamery domofonów. To są agentki ukraińskiego SBU. A wcześniej Państwo widzieli nagrania z granicy. Rosyjskie służby ustaliły, że za samochodem pani Darii podążały dwa numery telefonów z niezarejestrowanych kart. Anonimowe. Tuż po eksplozji telefony ucichły. Najprawdopodobniej karty zostały wyrzucone, telefony zostały zniszczone. I dlatego śledczy doszli do tych dwóch osób. Te dwie kobiety to jeszcze przynajmniej do niedawna funkcjonariuszki ukraińskiego SBU. Okazuje się, że na granicy służby celne Rosji mają kamery, jak policja w Polsce i w Stanach i w innych krajach. Stąd mamy te nagrania z przeszukania samochodu. Tuż po wybuchu, po zamachu, te dwie panie przekroczyły granicę w Estonii. Tak więc uciekły. Co ciekawe, trzy razy ten Mini Cooper został sfilmowany na drogach w Rosji z trzema różnymi numerami rejestracyjnymi. Tak więc mamy do czynienia z przeszkolonymi agentkami do takiej mokrej roboty. Władze Estonii nie zatrzymały tych dwóch pań, mimo że znają sprawę, ale nie dostały oficjalnej informacji od służb rosyjskich, a więc panie się gdzieś ulotniły. Jedna zdaje się, że była z dzieckiem. W dalszej części programu, jak starczy czasu, opublikuję ich zdjęcia, legitymacje i nazwiska. Wyborcza.pl. Poszukiwani za zabójstwo na Nowym Świecie. Być może policja już wie, gdzie się ukrywają. To cytat. Mam pytanie do polskiej policji. Przejechali granicę Estonii? Druga sytuacja. Targówek. Próbował ukraść Volkswagena. Policja publikuje jego wizerunek. No i szuka i nie może znaleźć. Sugeruję porozmawiać z władzami Estonii, ze służbami granicznymi Estonii. Co nas więcej tego typu zabójstw, kradzieży, rozbojów i policja szuka i nie może znaleźć. Panie Morawiecki, co pan zrobił z naszym krajem? Co tu się dzieje? Czy tu bandytyzm, jakiego dawno, dawno w Polsce nie było? Gliwice. Mężczyzna wszedł na dzwonnicę kościoła, w ręku miał granat. Nie wiem, czy to ten sam mężczyzna, który jechał autobusem miejskim, żonglując granatem. Panie Morawiecki, skąd Polacy nagle mają granaty? I czy to był Polak? Bo tego nie piszą. Mężczyzna, 30-letni. 30-latek miał granat? Co tu się dzieje, panie Morawiecki? No to może jest wytłumaczenie, co tu się dzieje. O tym Mirror. Brytyjskim żołnierzom kazali przygotować się do wojny z Rosją i przygotować też bliskich. Czy te informacje są podawane w polskich mediach? Czy my mamy się dowiedzieć jako ostatni o wojnie, która tu jest kombinowana? Z przyzwoleniem władz Polski, nie tylko Polski, lub tak nieudolnym działaniem
że no, nawet wiecie, oni mogą nawet nie chcieć tej wojny, bo wiadomo, że stracą królestwo. Ale tak nieudolnie działają, że ci, którzy dążą do wojny, inną drogą obejdą po prostu i tak dopną wojny. Przepraszam za dzisiejsze emocje, ale to, co tu się dzieje, jest straszne. Gdyby nie informacje z innych krajów, to byśmy naprawdę tutaj żyli w takiej beztrosce, że się w głowie nie mieści. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Dziś trudno mi jest użyć argumentu z piosenki chyba Wojciecha Młynarskiego, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy, tak? Wszystko wokół się pali, wszystko się wali, ale babcia ma nie wiedzieć, babcię trzeba oszukiwać. Tą babcią jesteśmy my, polskie społeczeństwo. O co chodzi? Ukraiński minister cyfrowej transformacji, Michajło Fiodorow, na swoim kanale informuje Ukraińców, że Polska przekazała Ukrainie 5000 terminali Starlink. To jest bardzo ciekawe. Pamiętacie Państwo, jak do polskich gmin paczki przychodziły właśnie z terminalami Starlink? To jest przygotowywanie na wypadek wojny, bo przecież gminy nie używają tych terminali. One je mają. Albo już nie mają, bo wyjechały na Ukrainę. 5000 terminali tak po prostu przekazali i nikogo nie poinformowali. Morawiecki wyprowadza nam majątek z kraju. W ramach słusznej wojny, w ramach słusznego wspierania Ukrainy. Ja Państwu pokażę, jak... I to ukraińskie media, żaden fake. Ukraińskie media, czysta prawda. Pamiętajmy, to, co podają rosyjskie, to wszystko kłamstwo, a to, co ukraińskie, jest czystą prawdą. A więc sięgamy do czystej prawdy. Tu widzicie, one nawet nie potrafią tego kamuflować. Co tam naprawdę się dzieje? W obwodzie lwowskim, jak wiemy, ten słynny mer Lwowa z tymi ciągotami banderowskimi, tłumaczy się, bo sytuacja w Lwowie jest kuriozalna, kuriozalna. Ten obwód lwowski przyjął kilkadziesiąt tysięcy uchodźców ze wschodniej Ukrainy, z terenów objętych działaniami wojennymi. Co ciekawe, dziś z tych terenów objętymi działaniami wojennymi, z tych już dalszych, bo z tych wcześniej no, część została po stronie rosyjskiej, mimo bombardowań, część wyjechała, chroniąc się przed bombardowaniami, ale już wróciła, o czym informowałem, no to teraz wysiedlają na siłę, co może nie jest takie złe, wysiedlają na siłę z rejonów typu Kramatorsk, Siewierск, tak, Słowiańsk, z tych rejonów, tych, jakby z tego aktualnego etapu wojny. I metody, jakich używa pan prezydent Zełenski, są ciekawe. Wyłączają im wodę, wyłączają im prąd, wyłączają im gaz, bo ludzie nie chcą wyjeżdżać. Ludzie tam, na wschodzie Ukrainy, czekają na Rosję. Więc ich tam różnymi sztuczkami zmuszają do tego, żeby wyjechali. No i teraz oni wyjadą na zachód Ukrainy, powiedzmy tam ten lwowski obwód. I jak wiemy, będą mieli poważne problemy, bo oni nawet nie potrafią mówić w tym pięknym ukraińskim języku. Nie będą obsługiwani w tych darmowych garkuchniach i tak dalej, i tak dalej. Będą mieli bardzo poważne problemy. A wyjechać nie mogą najczęściej. Dlaczego? Bo prezydent Zełenski cały czas ukaz trzyma, że Ukraińcy od 18 do 60 roku życia nie mogą wyjechać mężczyźni. No i mamy ten obwód lwowski, gdzie uchodźcy ze wschodu Ukrainy, którym tam zniszczono domy, schronili się w tym Lwowie i wyobraźcie sobie, że wszyscy dostają wezwania do wojska na linię frontu. O tym dzisiejsza informacja z ukraińskiego głównego portalu informacyjnego. Tak się traktuje ludzi ze wschodu Ukrainy. Cały czas jak podludzi. Zamiast otoczyć ich opieką, Zełenski z powrotem wysyła ich na linię frontu. I za taką Ukrainę
my mamy się kosztować i tak dalej, i tak dalej. Za taką Ukrainę. Jeszcze jeden powód, dla którego warto poświęcić naród polski dla Ukrainy. Ze względu na pięknych ludzi, patriotów, którzy tam na Ukrainie mieszkają. Żeby tylko nie chcieli tego patriotyzmu objawiać w Polsce. A może już objawiają, panie Morawiecki? Może pan Michał Żulikowski nie żyje z tego powodu? Nie jest niczym złym, proszę mi nie zarzucać. Nękanie premiera problemem śmierci, zamordowania pana Michała Żulikowskiego. Bo nikt inny nie ma takich mocy, żeby sprawę wyjaśnić. Jeżeli będziemy prosić kogokolwiek, a z góry będzie jakiś nacisk polityczny, to nigdy nie wyjaśnimy śmierci pana Michała Żulikowskiego. Zrozumcie to. Nigdy nie wyjaśnimy. I umarł za darmo. Ta presja powinna być wywierana na premiera Morawieckiego. Wszędzie, gdzie tylko się da. Na jego Facebooku, na KPRM, na jego Twitterach. Nie można tak po prostu zamordować dziennikarza i nic. Ja wiem, że tam... Ach, to w następnych programach, wybaczcie, za dużo jest tematów. Na zdobytych przez Rosjan terenach, w tej pierwszej fazie, na przykład w mieście Melitopol, działają, jak pisze Interia, partyzanci ukraińscy. To jest jeden z tych powodów, dla których warto pomagać Ukrainie. I wyobraźcie sobie, artykuł czytam, jeden z Państwa mi podesłał. Ukraińscy partyzanci brutalnie rozprawili się z rosyjskim żołnierzem, który zaczepiał dziewczynkę na ulicy w Melitopolu. Oglądałem setki nagrań, jak nie tysiące, jak się zachowują rosyjscy żołnierze w stosunku do ludności terenów, które ich zdaniem wyzwolili. Jest bardzo serdeczne odnoszenie się. Nigdy nie widziałem żadnej wrogości. Wręcz wszyscy podkreślają, że tu nasi bracia i tak dalej, i tak dalej. Na tych terenach jest taki luz, że właśnie ta partyzantka ukraińska się strasznie rozpuściła. W mojej ocenie za duży luz. W mojej ocenie za duży. I dochodzi do takich sytuacji, że jakieś kapturowe sądy, jakieś trybunały się porobiły. Uważajcie, bo w antysystemie też próbują nam zaszczepić ten typ banderyzmu, mówiąc, że to jest polskość. Uważajcie na to. I wydali wyrok na żołnierza. To jest państwo prawa, bez sądu, bez możliwości wytłumaczenia się, bo ktoś palcem pokazał na przykład, a poza tym nie wierzę, że tak było. Poderżnęli mu gardło, partyzanci, poderżnęli gardło rosyjskiemu żołnierzowi, bo zaczepiał dziewczynkę na ulicy. I powiedzmy, że to w ogóle prawda jest. To takiego państwa chcemy? To takich współobywateli chcemy, panie Morawiecki? Będziemy się tu wszyscy zabijać, żreć, a wy tam na Olimpie sobie siedzicie i nektar i ambrozję spijacie? TVN24. Ukraińcy ponownie uderzyli w most Antonowski pod Chersoniem. No a hurra, fajnie, fajnie zniszczono most po raz kolejny. Tylko problem polega na tym, że ten most, jak Państwo wiecie, nie funkcjonuje. Tam jest przeprawa promowa. I z tej przeprawy promowej głównie korzystają cywile. Stąd 15 ofiar rakiet amerykańskich HIMARS. Głównie cywili. No wszyscy cywile. Ranni lub zabici. 15 osób. Ale fajnie. Walczmy za taką Ukrainę, która dokonuje aktów terrorystycznych, jakby nie było. Rosjanie, wielokrotnie wszyscy zastanawialiśmy się, dlaczego Rosjanie nie niszczą mostów na Ukrainie. No przecież logicznym jest, że odcinaliby w ten sposób drogi zaopatrzenia dla wojsk, z którymi walczą ukraińskimi. Rosjanie tego nie robili. Rosjanie tylko ostrzeliwali obiekty militarne. No chyba, że ktoś ze szkoły czy szpitala zrobił obiekt militarny, no to już jest... różnica. Na pewno były jakieś błędy, ale to, co robią w tej chwili Ukraińcy, ostrzeliwując terytorium innego państwa, już jak wiemy w Melitopolu tam
ludzie zaczynają mieć paszporty, dowody odbierają rosyjskie. W mojej ocenie jest to terroryzm. I jak widzimy, sytuacja jest coraz ostrzejsza. Już mówię, Rosjanie wyhamowali z tym frontem. Tam tylko jakieś wioski zdobywają. Z drugiej strony, grając na takich ludzi prymitywnych, to na przykład Arestowicz mówi he, Rosjanie bardzo dużymi kosztami zdobyli kolejny kilometr naszego terytorium. W tym tempie to się wykrwają. To z jednej strony taka jest narracja, a z drugiej strony do innych zupełnie ludzi, na których zupełnie inne argumenty działają, ola bogarety, Rosjanie atakują. Rosjanie praktycznie stoją w miejscu. Od miesiąca praktycznie stoją w miejscu. To są drobne incydenty, jeżeli chodzi o przesunięcie granic. I pewnie by już tak zostali. I ja cały czas mówię, że to ustalenie granic musi się odbyć na drodze negocjacji. To nie może tak być, że ktoś wjeżdża. Ja traktuję pobyt Rosjan na tym terytorium jako tymczasowy do porozumień. No ale też w sumie nie działa ta taktyka, bo terroryzm się zwiększył ukraiński, więc w ogóle wszystko bez sensu. Ale dostaniecie Państwo linkiem artykuł amerykański, historyka amerykańskiego Alexa Wellersteina, który publikuje wtedy ściśle tajne, top secret dokumenty dotyczące wojny nuklearnej, która miała być w 56. symulacji amerykańskich, jak będzie wyglądała wojna nuklearna światowa, zdaniem Stanów Zjednoczonych. No i zobaczcie, ta wojna miała obejmować pół Europy i część Azji. W zasadzie całą. Tak sobie towarzysze amerykańscy wymyślili wojnę nuklearną. A teraz jak wyglądają te symulacje? Przecież widać gołym okiem, że oni tu kombinują wojnę na naszym terenie. No może jeszcze pretekst tajwański i z Chinami. Coś się wydarzy, aczkolwiek kto by na nich pracował, więc bardziej bójmy się o Europę i to jest bardziej realny scenariusz. Tak to miało wyglądać. Artykuł jest szczegółowo opisany. To sobie Państwo doczytacie. Jaka jest kondycja Europy ze względu na to popychanie Europy do wyrzeczeń w tej bezsensownej wojnie ukraińsko-rosyjskiej? No to widzimy po kursach walut. Chodzi tu o notowania dolara i notowania euro. 3 dni temu na bankier.pl czytamy: dolar niemal zrównał się z euro, złoty zaś jest bardzo słaby. A dziś dolar, to jest historyczny moment, dolar jest droższy od euro. Tak Europa dostała, pomagając Ukrainie, a Stany Zjednoczone się wzbogaciły. Tak to wygląda. Ja wiem, że tam stworzono pozór Amerykanom, że jest troszkę trudniej, że troszkę droższe paliwo i tak dalej, ale to jest nic w porównaniu z tym, co zrobiono gospodarce europejskiej. To jest nic. I będziemy wszyscy płacić i płakać. Złoty okres rozwoju Europy minął, a są jeszcze tacy, którzy jeszcze mówią mało. Nie możemy mieć tanich paliw. Nie możemy mieć tanich paliw. Prezydent Serbii, pan Vučić, ostrzega obywateli, że od listopada nie będziemy mogli, bo jest zakaz europejski, oni dążą do rozpadu Unii Europejskiej. Nie będziemy mogli kupować paliw z Rosji. To pewnie też dotyczy Polski. Też się o tym nie mówi. Dopiero musimy się od prezydenta Serbii dowiadywać takich rzeczy. Będziemy musieli kupować paliwa na przykład z Iraku, które są 30% droższe. Na razie są 30% droższe. Na razie. A jak już będzie mus ich kupowania, może będą 100% droższe? Do tego wpychają nas służalczy w stosunku do interesów Wall Street politycy europejscy. A Wall Street ma się dobrze.
Wall Street handluje z Rosją. Za pośrednictwem Chin, ja rozumiem. Handluje z Chinami. Ma się dobrze. Kretyni. Wybraliśmy kretynów. Znaczy, w sumie to bardziej o nas. Jak nas rząd Prawa i Sprawiedliwości kołuje o tym artykuł w In Poland. Pani Moskwa udzieliła informacji spółdzielniom, że nie możemy zrobić innych cen na energię dla spółdzielni, na ciepło, bo Unia Europejska, Komisja Europejska nam zabrania, bo to by było złamanie zasady równości. Wszystkie podmioty muszą mieć tak samo. PiS i zasady unijne. No ale okazuje się, że pewna spółdzielnia mieszkaniowa z Nowego Tomyśla, z Wielkopolski, pozdrawiam gospodarną Wielkopolskę, sama zwróciła się do komisji i się okazuje, że nie. Komisja nawet aprobuje takie działania jako dobre dla Europejczyków, żeby mogli w kryzysie przeżyć. Po prostu rząd Mateusza Morawieckiego nie zwrócił się nawet o taką zgodę. Niesamowite. Najprawdopodobniej Związek Spółdzielni sam tę zgodę załatwi dla nas, Polaków. A rząd mówi, bo to zła Unia. Tak mówi jak Konfederacja. W kluczowych sprawach to PiS mówi tak samo jak Konfederacja. Widzicie, zła Unia. Musimy wyjść. Jak wyjdziemy z Unii, będziemy już pod kompletnym wpływem Wall Street. Już nic nas nie uratuje. Nic. Zrozumcie to. Wepchną nas w to, co chcą. O, niektórzy konfederaci już mają domy w Stanach, w bezpiecznych miejscach. Oczywiście. Dwa zdania jeszcze o Majchrowskim i tym jego przetargu na te 10 ławek z tego drewna z Afryki. Wczorajszy odcinek. Za 1 200 000 10 ławek. 120 tysięcy za ławeczkę taką jak dźwiczki z Bieliczki. No to wyobraźcie sobie, że dokumentacja dotycząca tego przetargu zniknęła ze strony internetowej. Nie ma, nie można znaleźć specyfikacji. Nie ma. Cały czas mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby no, ruszyli do tego. Przecież tyle było tych informacji o tym Urzędzie Miasta Kraków. Chociażby zrobili proces pokazowy. Nie. Nie. Nie, bo jeszcze przestraszyliby innych samorządowców i ci przestaliby nas zadłużać i marnować nasze pieniądze. No to po to jest, panie Morawiecki? To po to jest? Żeby nie nękać tych, którzy przepalają efekty naszej pracy? I druga sytuacja dotycząca ochrony instytucji rządowych. Rzeczpospolita, ABW skutecznie zablokowała ściganie handlarza respiratorami. No, wiecie, procedurami można wszystko wyciszyć, podciągnąć, wszystko procedurami. Procedury są i za, i przeciw. Więc decydujący ma wolną rękę. A jak wiemy, handlarz bronią nie żyje. O, Super Express, to lubię Super Express, to jest ten Super Express, co jak tylko usta otworzy, to ja słyszę, mimo wszystko PiS, ja tylko takie teksty słyszę. Bliżsi kulturowo pewnie, nie? Jak te gaławorezy tam z Melitopola. Niemcy wykupują polskie drewno. Podbijają jego cenę, a Polacy stoją w kolejkach o pozwolenie na zbieranie chrustu. Patrzcie, no niby dobry jest artykuł, no bo Polacy stoją po chrust, tak? Bo teraz te lasy mogą tam ten chrust, a Niemcy podbijają cenę, wykupili polskie drewno i podbijają cenę. Pamiętacie Państwo z samej końcówki ostatniego odcinka ten film o tych jajkach, tak? No to właśnie jest ten numer, ale ja przepraszam, a kto tym Niemcom sprzedaje to drewno? Hej, panie redaktorze, panie Karpiuk, kto sprzedaje tym Niemcom drewno?
bliżsi panu kulturowo. I widzicie? Winni są Niemcy. To jest drugi trend, w który chcą nas obudzić. Winni. Już z Rosją mamy tak przechlapane, że już nie potrzeba może nawet dolewać oliwy do ognia, chociaż przyjdzie moment, że nas popędzą. A to teraz jeszcze z Niemcami. Tak. I niech tylko nam jaśnie wielmożni tutaj bogacze z Wall Street niech nami zarządzą. Czy ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, gdy nie będzie żadnych już wpływów ani niemieckich, ani rosyjskich, to Wall Street tak nam pozwoli tu się samym rządzić, tak? Tak? Już teraz widać, do czego chcą doprowadzić. Ziobro, o! Niemcy są sprawcami tego, że w Polsce nie ma środków z Krajowego Planu Odbudowy. Niemcy są sprawcami. Niemcy. Nie ich opieszałe lub świńskie działanie, tylko Niemcy. Niemcy, znowu Niemcy. Dramat. To zamieńmy się miejscami. To zamieńmy się miejscami. Ja zostanę premierem. Sam będę negocjował, nawet z ministra spraw zagranicznych, te środki i się okaże, że się znajdą. I jakoś Niemcy mi nie przeszkodzą. Zamieńmy się miejscami, nieudacznicy jedni. Ciągle tylko bo ktoś, bo to czyjaś inna wina, a nie ich. Ale kurczowo, nie ustąpią. Zróbmy eksperyment, nie ma problemu. To normalne jest, że wszyscy będą robili na złość takiemu wrogiemu wszystkim rządowi. To jest normalne. Jedyne co to Wall Street nie ma żadnych problemów. Wall Street, słuchajcie, nie ma żadnych problemów z rządem Mateusza Morawieckiego. Jest idealny, jest bardzo dobry. Pomagają jak mogą. Ich firmy w Polsce, tarcze antyinflacyjne, same podrukowały za własne pieniądze naklejki, że zero VAT. Patrzcie, jak tu fajnie, takie duże. Ja wiem, że jest przepis i tak dalej, ale jak pomagają, jak tylko mogą. Korporacje z Wall Street, super rząd ich zdaniem. A co dla nas, PiS? Innowacje są dla nas. Jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość spowodowało, że zniknęli lekarze z karetek pogotowia. No, gdzieniegdzie się zachowali, a to są rzadkie przypadki. To Prawo i Sprawiedliwość takie normy nam wprowadziło, że lekarz w karetce to nie musi być, ratownik wystarczy. Niesamowite. No to następna innowacja Prawa i Sprawiedliwości. Wiecie, już tak tną koszty na nasze zdrowie, na nasze życie, że to ludzi nie razi niektórych. No faktem, że już Morawiecki ledwo dyszy jako premier, już ledwo dyszy. No więc ta nowa innowacja to pomysł na nocną i świąteczną pomoc medyczną. Jak wiemy, głównie w gminach miejskich były przetargi na taką obsługę nocną i świąteczną i weekendową tak zwaną. No to teraz już tego nie będzie. PiS chce porad przez telefon. Już nie pojedziemy, tam nas lekarz nie przesłucha stetoskopem, już nam patyczka w gardło nie wsadzi. Telefonicznie nas obsłuży. To po co lekarze w ogóle? Już wszystkich telefonicznie. Co jak można w weekend, w nocy, to i w dzień też można przecież. No to po co to w ogóle? I nawet ja sobie wyobrażam taką, bo słuchajcie, to jest nie do pomyślenia. Gdyby ktoś nam powiedział, że PiS to zrobi, jak jeszcze PiS nie był u władzy, to nikt by w to nie uwierzył wtedy. A ja sobie wyobrażam nawet porady ortopedyczne przez telefon. Jakieś otwarte złamania, a czemu nie? No wszystko przez telefon idzie. No pomyślmy, czy nie idzie. Będzie lekarz, a po co lekarz, to może robot może instruować, jak mamy sobie to złamanie złożyć. To wszystko idzie przez telefon załatwić. Po co w ogóle lekarze, po co ludzie? I się dziwić, że potem ludzie wyjeżdżają z kraju, właśnie ci, którzy mają wysoki poziom ambicji, aspiracji. Z jednej strony mówi, to właśnie ci politycy, PiS, PO, SLD mówią, jaką piękną mamy młodzież, ta konfederacja to też, ci to w ogóle takie kity żonią, młodym życie w głowie nie mieści. Jaką piękną mamy, jaką fantastyczną młodzież. Młodzi zachwyceni, bo to oni, to my jesteśmy ci mądrzy.
Jakbyście byli mądrzy, to byście wiedzieli, w jakie długi was wpuszczą. Bo ludzie już, którzy swoje życie przeżyli w beznadziejnym systemie, to już, już ich to mało interesuje. Ale wy wchodzicie w epokę spłacania gigantycznych długów. Was to dopiero będą orać. A wy jedziecie? Niektórym Ukraińcom też się wydawało, że wyjadą i tak dalej. Ściągną was, udowodnią was, bo to jest nawet logiczne. A przepraszam bardzo, młody, co wyjechałeś? A za czyje pieniądze się uczyłeś? A za pieniądze kraju? A to z tych długów? Wracaj i odpracowuj jak niewolnik. A czemu nie? To wszystko... Zacznijcie myśleć. Halo młodzi, nie głosujcie na żadne partie telewizyjne. Bo to oni wam ułatwią taką przyszłość w kraju, gdzie przez telefon będą was obsługiwali, jak będziecie chorzy. I ten Hołownia, Czarnek i jego pomocnicy zmieniają polską szkołę w pralnię dla mózgów naszych dzieci. Pan też nieźle pierze mózgi. Też pan nieźle pierze mózgi. Okopres. Zaskakująco duży spadek PKB z kwartału na kwartał. Ojejku. No, a po co nam PKB? A po co to w ogóle? Produkcja zbrojeniowa. O, produkcja zbrojeniowa. Bandaży, samochodów z napędem na cztery koła. Jeszcze jeden powód, dla którego warto walczyć za Ukrainę. Ten łepek gdzieś został zatrzymany, bo się kręcił, podejrzany o jakiś tam zamach był, dziwnie się zachowywał, czy... zdaje się, że naprowadzał te amerykańskie rakiety. No i tam przez telefon można, ci, przez których spaliła się ta rodzina. We wczorajszym odcinku Państwu pokazywałem, no to po prostu podłożyli telefon. I działał jak latarnia, namierzał cel. No tu mamy takiego właśnie człowieka z Ukrainy, z terenów no, zdobytych przez Rosjan, dla którego warto poświęcić Polaków, żeby się bili. Tu widzimy, że ma wytatuowany pagon hitlerowski. No i tym gotykiem te ich mądre napisy. A tutaj swastyka. Państwo nie widzicie, jakby guzik wytatuowany ze swastyką. Sobie nawet jakąś rangę. Wiecie, to tak jak u nas w więzieniach była taka moda tatuowania się stopniami wojskowymi. No to tam też, tylko że hitlerowskimi. To tylko taka drobna różnica, panie Duda. To bliższy panu kulturowo patriota ukraiński. On namierzał cele do zbombardowania orków. I coś mi tak mówi, że ten cały banderyzm to przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, że ten hitleryzm to przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, że ten bandytyzm w Polsce prezentowany przez oprychy internetowe to też ma ochronkę Stanów Zjednoczonych. A po co to robią? No to pewnie po to, co zaskutkowało ochronką dla czy Bandery, czy Hitlera i tak dalej. Słuchałem wypowiedzi jednej osoby, gdzieś tam na rynku krzyczała, to słuchajcie, to Hitler nie miał tyle luzów. To Hitler nie miał takich radykalnych przemów. Co ciekawe, środowiska żydowskie, gdzie otwartym tekstem mówi się o zabijaniu Żydów, ani be, ani me, ani kukuryku, jakby tolerowały, jakby im było na rękę. A jak już coś zgłoszą do prokuratury, to coś zupełnie szczapy. Coś, co nie odpowiada temu, co ci te oprychy internetowe wypowiadają. Więc wyroków nie będzie. Tak to działa. To jest cały system ludzi, którzy działają przeciwko nam. Przecież w tym tempie to oni nas pozabijają no góra do pół roku. Ciekawostki też z Ukrainy. Szef SBU obwodu Krzywogrodzkiego, tak napisali,
Zastrzelił się, samobójstwo, takie jaja na Ukrainie jak berety. I na koniec publikuję zdjęcia, tak wyglądają agentki, które mordują na zlecenie. Rzeczywiście te jak z Jamesa Bonda, kto by podejrzewał, że mogą być morderczyniami. Pani Natalia Wowk i Sofia Szaban podejrzewane o zabicie pani Duginy. To nawet legitymacje służbowe jako pracowników słynnego już SBU. Co ciekawe, chwilę później, dosłownie na drugi dzień, ten Mini Cooper, którym jeździły terrorystki, został wystawiony na aukcji na portalu ukraińskim za 14,5 tysiąca dolarów. Ja nie zdążyłem wejść, dosłownie minąłem się o 2 godziny. Aukcja już była zdjęta, profesjonalnie przygotowana akcja pod konkretne zabójstwo i raczej właśnie pani Daria miała zostać zabita, a nie jej ojciec. Wcześniej podejrzewano, że to przypadkowa śmierć, że pani Daria jechała autem swojego ojca, ale nie. Te dwie zabójczynie odprowadzały ją do końca, dokładnie wiedziały, kogo zabijają. To tyle na dziś. Zapraszam na jutro.